Also wir setzen die neue Bandseite P für Kunststoff ein mit den verdeckt liegenden Schrauben und den pulverbeschichteten Bändern. Da ist auch gleich die Spaltlüftung mit integriert, was ein großer Vorteil ist. Dann setzen wir das Stulpflügelgetriebe Plus ein, die neue Niveauschaltsperre, das neue Hochdorngetriebe, das bringt auch sehr viele Vorteile. Also sehr positives Feedback bekommen wir in der Montage, weil vieles vereinfacht wurde. Das Mixgetriebe ist sensationell angekommen bei den Mitarbeitern, wegen der geringen Lagerhaltung auch, weniger Suchereien. Vom Kunden her kriegen wir Feedback, dass die neue Bandseite jetzt schöner aussieht als vorher und die Oberflächen viel schöner dargestellt werden können, also rundum positiv. W Roto NX Śląska Fabryka Okien tak naprawdę stosuje całe Roto NX, takie jak na przykład Tilt Safe, czyli to jest uchył, który można zastosować przy okuciu antywałaniowym RC2. I dalej są papiery na RC2. Jeżeli chodzi o zaczas balkonowy, Roto stworzyło całkowicie nowoczesny zaczas balkonowy, który jest regulowany. I tak naprawdę ta sprężyna nigdy się nie wyrabia. Opinie, jakie do nas docierają, jeżeli chodzi o Roto NX od pracowników oraz od montażystów, którzy montują stolarkę otworową na NX-ie, to pracownicy twierdzą, że bardzo prosto się, można powiedzieć, okuwa okno na NX-ie, natomiast montażyści bardzo się cieszą, jeżeli okno jest na NX-ie, ponieważ wstawiają okno do muru i nie muszą go ustawiać, nie muszą go regulować, ono po prostu pracuje bez najmniejszych zarzutów. Bueno, prácticamente con el cambio que hemos hecho recientemente, prácticamente estamos utilizando todos los elementos. Nos faltaría por incorporar lo que es la palanca Plus y el Tilt Safe. Por lo demás, prácticamente estamos utilizando el 90% o el 95% de todo el producto. Bueno, lo que más me ha gustado de lo que me han comentado la gente de fábrica, pues es que en la transición no han notado ningún cambio brusco. Eso para nosotros es muy importante, porque claro, sería una recesión en la cantidad de ventanas que producimos. Y otro dato a tener en cuenta es un poco lo que es la suavidad en la apertura y cierre de ventanas osciladoras.